Dzień dobry, witamy serdecznie w Papierach Rozwodowych. Jest piątek, godzina 15, a my papierami rozwodowymi otwieramy wam ten weekend. Rozdajemy wam ciasta. Rozdajemy wam ciasta, ten weekend wam otwieramy. Możecie sobie się odprężyć, wracając teraz samochodem z pracy, e, lub też idąc na siłownię. Albo się potężnie nas... wkurwić, bo tak was drażnimy, że na palacie nas właśnie po to, żeby poczuć ten cotygodniowy rage taki. Że... Myślę, że, no. myślę, że mało kto to robi akurat. A, może ktoś, ktoś tak robi. Jeżeli ktoś tak robi, to od razu informuję, że to są nie Zdrowe zachowania i one wcale niczego, do niczego dobrego nie prowadzą i nie. Ja mówię ale serio, może ktoś jeżeli... się wyżywa na nas, a potem na przykład nie wyżywa się e... na bliskich. A to też chujowe jest, wiesz szczerze, mówiąc. Jezu, ja sobie żartuję, eee... a ty tutaj. A ja, po ja mówię teraz poważnie. bo jak dobra rada. Nie, bo, ja może my się ludzi, zaraz bo ja znam ludzi, którzy naprawdę oglądają jakieś rzeczy, tylko po to, żeby się wkurwiać na te rzeczy. I z tego trzeba wyrosnąć w pewnym momencie. Ale jak, że kogoś nienawidzą i go oglądają. Tak, o i... Jezu, ale to jest mnóstwo. Przecież ja, ja, mam, ja mam pełno takich okay, odbiorców, już o można... tym rozmawialiśmy. Kto... Którzy mi towarzyszą, to oczywiście, przykład, którzy mi towarzyszą, chyba tam nie wiem, od 6 lat i oni mi za każdym razem zostawiają pod każdym filmem komentarz, on jest zawsze negatywny no tak. i A, zawsze okay. taki złośliwy. Nie? A ja też mam pewnie te, no. takie osoby, tylko chodzi mi o to. Ale są że, ze mną od zawsze. Chodzi mi o to, że gdzieś tam apeluję do jakichś struktur mózgu różnych ludzi. Że, żeby tak nie robić. Ja nie mówię o nas, nie? tylko generalnie. Nie karm gada. Nie, nie karmić się właśnie tą, t, tym hejtem i tak dalej, jeżeli kogoś nie lubicie i tak dalej. I ja rozumiem, że czasami to jest taki guilty pleasure, że oglądasz i że. Oh, wewnętrznie się wkurwiasz i to jest nikomu niepotrzebne, bo gdzieś ta frustracja czasami, czasami nie ma ujścia. No dobra, ale ja na przykład lubię tak oglądać sobie wypowiedzi niektórych polityków albo wywiady z niektórymi osobami, to są których rzeczy, nie które nie lubię. To są rzeczy, które realnie wpływają na Twoje życie, ponieważ. Są to ludzie, którzy rządzą krajem, i y, to są rzeczy, które mogą mieć. No tak, wpływ, ale wiesz, po przykład po prostu, Janusz, na przykład Janusz nie wiem, czy ma wpływ na. W tej żadnego nie no ma wpływu właśnie I całe szczęście. Na jakieś swoje rzeczy, a mimo wszystko jednak ogląda się jego rozmowy. Gdzieś. No tak, ale to oglądasz. On jest odklejeńcem no takim, że oglądasz to jako taki żarcik. Jasne, no. ja jestem w stanie obejrzeć chwilę, a potem nie. nie a po a po ja a nie. się w ogóle nie denerwuję przy tym, co on gada, bo ja wychodzę z nie za założenia, że on będzie. głupoty. tylko ja uważam, że niepotrzebnie przeznaczam czas czemuś, co do niczego mi mnie pozytywnego nie doprowadzi. No już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale to nie jest dzisiejszy temat naszego odcinka, są, ponieważ... Ale nie, nie, to jest dzisiejszy ponieważ temat. Ponieważ dzisiaj odcinka. będziemy rozmawiać nie, o... To jest temat dzisiejszego odcinka właśnie. O kłótniach. To jest, nie, to jest temat nie. dzisiejszego odcinka z tego właśnie powodu, że często oglądamy rzeczy, których się wstydzimy. No dobra, ale... I byśmy nie powiedzieli tego publicznie, nie powiedziałabyś publicznie, że oglądasz... No nie powiedziałabyś, że publicznie to oglądasz. No, ja mam parę takich rzeczy, żeby się przyznać. No. Ale oglądam je. Widzisz, to nie są osoby, które mnie drażnią w żaden sposób. I ja nigdy nie w życiu bym im nie napisała negatywnego komentarza. Bo nie chciałabym, żeby ktoś zobaczył, że to oglądasz. Po prostu Między innymi dlatego właśnie. Ale to są takie rzeczy, że no trochę. Na przykład wolę je na słuchawkach oglądać, żebyś nie słyszał ty, że ja je oglądam, bo, to... bo jest ich głupio. Ale masz rację, wiesz, co z tymi słuchawkami? To, to jest trochę tak. No. E, bo dzisiaj rozmawiamy o wstydzie, jak już Ola. Próbowała tutaj wrzucić. Ale macie cię nie pozwolił, bo on e, chciał mieć te przyjemności. A tak w ogóle to witajcie, Ola macie papierki i tak dalej. No. E, dzisiaj rozmawiamy właśnie o tym wstydzie, i jeżeli mi już mowa o słuchawkach, to ja mam tak bardzo często, że na przykład jak słucham swoich rzeczy, e, szczególnie jak kolauduję odcinek, to wolę to zrobić na słuchawkach. E, I ja już jestem przyzwyczajony do tego, od właściwie zawsze, od właściwie momentu, w którym wrzucałem pierwszy odcinek, czyli tam w 2013 roku, który sam musiałem zmontować właśnie dlatego, bo się wstydziłem dać go komukolwiek do montażu, bo wstydziłem się tego, co tam jest w tym odcinku i jakie będą reakcje ludzi, którzy to będą oglądali. Wolałem to wrzucić, mniej się wstydziłem wrzucić to do sieci, żeby to już sobie poszło, niż ten półprodukt, który jest jeszcze niegotowy i który trzeba ulepić pokazać komuś. I i chyba zawsze tak miałem, zawsze wolałem, nie lubiłem ludziom pokazywać nieskończonej rzeczy, mhm. bo się wstydziłem, że nagle spotkam się, być może, może to był wstyd, może to był też strach, że spotkam się z dezaprobatą i z tym, że no nie, stary, to jest chujowy, na przykład, nie? To wtedy by mi to podcięło skrzydła. Okay. I, i, I może jakby z tego powodu to jest i dlatego do dzisiaj, za każdym razem jak dostaję coś, co jest moje, to ja najpierw sobie muszę to przesłuchać na słuchawkach, przesłuchać albo albo sam, że nikt dookoła tego nie słyszy, nikt dookoła nie rzuci jakiegoś komentarza i dopiero wtedy, jeżeli albo to poprawiam, albo coś z tym jeszcze robię i wtedy ten wstyd już znika. Nie? No to tak mam a propos tych słuchawek. Okej, okay, no nie, ja używam słuchawek po prostu, jak e, kiedy oglądam rzeczy. Znaczy, teraz, że używam słuchawek w różnych momentach, no bo e, czasem pod prysznicem, na przykład, jak coś jest bardzo źle nagrane, to wolę mieć słuchawkę w uchu, kiedy się myje. Prysznicem? No. Jak? Normalnie mam słuchawkę. Przecież nie moczę głowy. Pod nie, prysznicem. no to ja pierwszy co robię, to moczę głowę, to jest kurwa. W życiu bym nie zmoczyła głowy. Bo nigdy w życiu bym tego nie zrobiła, bo nie pozwoliłabym, żeby coś dotykało mojej twarzy poza kontrolowaną wodą z kranu. A co dotyka twojej twarzy pod Boże, ale po to nie prysznicem. jest temat. temat. Kurwa, woda. Ale nie chcę, żeby ona leciała mi na twarz. Woda? No nie chcę, żeby tak bez sensu spływała Jak po tej twarzy. Jak bez sensu? Ona ma służyć tylko do zmycia produktu i umycia. Bo nie, nie interesuj się, bo kociej mordki dostaniesz. E, no więc tak, ja nie moczę twarzy pod prysznicem, ani głowy. Okay. Przecież nie myję nawet głowy pod prysznicem. Ja myję głowę. Dobra, nieważne. To nie jest temat dzisiejszego odcinka. E, a z tymi słuchawkami, no to tak. No, no to czasem po prostu jest to treść, która sobie myślę, no po co ktoś z domowników ma słyszeć, że oglądam tu gówno? E, no, ja na przykład. Mm, próbuję sobie przypomnieć, kiedy zaczął się u mnie pierwsze, tak, kiedy zaczęły się u mnie takie pierwsze podstawy wstydu. Nie wiem, wydaje mi się, że jak miałem może 4 lata, wtedy, wtedy jakby zacząłem to widzieć i... Yy i rozumieć, dlaczego ja się wstydzę na przykład czegoś. Czemu się na przykład zaczynamy wstydzić swojej nagości, gdzie jak miałem 2-3 latka, to biegałem z siusiakiem na wierzchu i w ogóle nie miałem z tym żadnego z problemu. Dzieci. No właśnie. I wszystkie dzieci chyba mają ten moment, pewnie to jest psychologicznie gdzieś tam wytłumaczone, e, dlaczego tak jest, że zaczynamy się wstydzić siebie, właśnie gdzieś tak wtedy wchodzi, dochodzi do takiej samoświadomości własnego istnienia, e, odbicia w lustrze i tak dalej, nie? Że widzimy siebie e, też e, społeczeństwo na nas wyciska ten wstyd pewnie. Pytanie brzmi, czy na przykład gdyby społeczeństwo tak w pełni akceptowało to, że ludzie latają nago, to czy wytworzyłby się w tobie ten wstyd chodzenia nago? W sensie, że mogłoby w tobie w pewnym wieku wykształcić się to jako dziecko, które zawsze biegało nago i, i nagle ma na przykład te cztery latka, że automatycznie zaczyna się tego wstydzić. I dopiero musisz się przyzwyczaić, społeczeństwo musi cię przyzwyczaić do tego, że to nie jest żaden wstyd. Bo ja pamiętam, że to było w Biblii, nie? Teraz, uwaga, to jest ten program, w którym się cytuje Biblię. Parafrazuję bardziej. To było w momencie, w którym był Adam i Ewa, nie? I Ewa zerwała drzewo, zerwała jabłko z tego drzewa. Zerwała, zerwała drzewo. Zerwała drzewo. Jedna silna taka fest, ewsko takie to było. Mocne, silne. Tak, e I miało dużo... Kur to Ewsko. Nie, wtedy kur nie była. Nie były. Przecież Bóg stworzył i kazał Adamowi nazywać te zwierzęta. Ja pierdolę. Wyobraź sobie, że ten Adam siedział i musiał nazywać koń, pies. A Bóg mówi, dobra, teraz po hiszpańsku. O Jezu, caballo, perro. No dobra, to teraz po włosku. Cavallo. Jaki jest pies? Kanę. Wyobraźcie sobie, że tak było. No dobra, nieważne. Ale wróćmy do tej, tego drzewa. A ona zerwała te owoce. Chuj wie, czy to były jabłka, czy co tam było. W Polsce mieszkamy, to jabłka były. No co To być granat, figi, nie wiem, co im tam mogli mieć. Banan. Nie wiem, to ponoć też były grzyby, jak ostatnio ja go oglądałam, to przypuszczenia, że jednak było to drzewo z no, świadomości. na pewno, na tak przypuszczenia. No, w sensie, że badacze Biblii, A, okay. patrząc na te ryciny, które pokazują to drzewo, ono wygląda jak grzyb na tych starych obrazach, i że ta, to, że właśnie Open Your Mind, że, ci, że było to drzewo y, drzewo wiedzy i, i tej świadomości, no to, że właśnie otwierać głowę po psylocybinie, no i właśnie grzybać. Do tego tutaj dochodzimy, że jeżeli w Biblii mamy to, że ten Bóg stworzył tego Adama Ewę z jego żebra i tak dalej i oni sobie chodzą po tym raju i są nadzy i nie mają z tym żadnego problemu to wiesz jak Bóg ich wykminił jak wykminił, dlaczego oni go w chuja zrobili właśnie dlatego, że się schowali w krzakach, nie, schowali się w krzakach jak Bóg przyszedł i on co jest kurwa no co się tak chowacie po krzunach, nie i tak, no nie, bo się tak trochę wstydzimy, że jesteśmy nadzy, nie? on, co kurwa? Jak się wstydzicie, że jesteście nadzy? Gdzie? Przecież zrobiłem tak, żebyście się nie wstydzili. No, ale wiesz, tak nagle, a kurwa, z drzewa jedliście, nie? No i tak się okazało, wtedy odkrył, nie, że oni z tego drzewa zjedli, czyli skusił ich szatan, dostali tę świadomość, samoświadomość i dostali też wstyd wtedy. Dostali tym wstydem, czyli wstyd jest dziełem szatana, więc nie ma co się wstydzić, pamiętajcie. Jeżeli chcecie być prawdziwymi. Ale to kościół katolicki bardzo często narzuca No właśnie, to jest swoje I obarcza tym wstydem za. Wstydź się za swoje grzechy, tak, i Tak, tak, nie? tak. No żałuj to co innego niż wstydź się, oczywiście. To są zupełnie. No tak, wstydź, ale wstydź się, swojego, wstydź się swojego postępowania, że się masturbujesz w nocy. Masz to księdzu jeszcze kurwa powiedzieć, masz 9 lat, pukasz w ten konfesjonał i masz mu to mówić. nie? Poje to jest pojebane, ale dobra, yy, ominijmy jakby temat religijny, bo yy, ja tylko nawiązałem do tego, dlatego, bo mi się przypomniała ta historia z, z Biblii, właściwie z komiksu eee, biblia Biblii, który No to bryty. a propos takiej wstydliwości dziecięcej i nagości, to jeżeli chodzi o mnie, to u mnie dosyć szybko yy, gdzieś ten wstyd się pojawił, mhm. taki, że było dla mnie niekomfortowe, żeby ktoś z dorosłych mi wchodził do łazienki, mhm. pomimo, że byłam małym dzieckiem i... Yy, ja bardzo często ukrywałam, że to jest dla mnie niekomfortowe, no bo sobie myślałam, no czemu mam się wstydzić, mhm. że na przykład tam dwa tygodnie temu jeszcze się nie wstydziłam, a teraz nagle się wstydzę i że to będzie dziwne, więc długo walczyłam z tym swoim wstydem, natomiast bardzo szybko to, to u mnie nastąpiło i w ogóle. Ciało, pomimo że w moim domu było dosyć luźne podejście do tematu nagości i ciała, i w ogóle takie bardzo, bardzo liberalne i luźne. Zresztą, podobnie pewnie jak u Ciebie, to u mnie było właśnie zblokowanie dosyć mocne cielesności i taki wstyd związany z ciałem dosyć szybko się pojawił. Natomiast nigdy jako dziecko nie miałam tych snów takich o przychodzeniu do szkoły nago, i pamiętam, że kiedyś, jak miałam 20 parę lat. Mi się przyśniło, że jestem w szkole, że jestem w swojej podstawówce i to jeszcze w takiej podstawówce, do której chodziłam tylko w klasach 03, 0, nie, nawet 02. Mhm. Czyli w takiej bardzo starej, mojej najstarszej podstawówce i że przychodzę tam do tej szkoły i że nie mam spodni i majtek, że jestem cała na górze ubrana, tylko nie mam tego dołu. No i do teraz pamiętam, czuję, ja, co czułam podczas tego snu. Po prostu ten taki niesamowity po prostu hmm. przez ten cały czas, że ludzie zobaczą, że oni to zobaczą, że ja nie mam tych majtek i spodni, i jestem w stanie to uczucie u siebie jakby wrócić do tego wspomnieniami. Było to na tyle silne w mojej głowie. Ja nigdy nie miałem tego, żebym się wstydził właśnie tego, że żadnych nie miałem snów na zasadzie, że jestem nagi, że w szkole jestem bez spodni, albo bez czegoś, a jeżeli miałem takie sny. To nie czułem w nich wstydu, więc to jest ten problem, bo ja generalnie do gdzieś chyba 11, 10 roku życia, zanim zacząłem dojrzewać tak na dobrą sprawę, ja bardzo często chodziłem nago po domu, nie? Ja miałem 10 lat, ja mam zdjęcia jakieś, które mama mi robiła, jak miałem 10 lat, kurwa, jak jestem właściwie nagi, nie? I sobie siedzę gdzieś tam na kanapie i tak dalej. I Wśród mamy i taty czułem się dosyć swobodnie z tego powodu. Tata zresztą też, zdarzało mu się na przykład, że wychodził z łazienki nago i po prostu nikt z tym nie miał żadnego problemu. Tylko Magda, moja siostra, która miała wtedy tam, nie wiem, 19 czy tam 20 lat, mówiła, ja pierdolę, nie? Mogła się tata, czuć skrępowana. Tak, I i nie, 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 nie. I tata oczywiście z tego toczył bekę sobie. Ja z kolei pamiętam, wstydziłem się, jak miałem 10 albo 11 lat, jak pojechaliśmy do Lloret del Mar z mamą, i ja byłem w pokoju z mamą, i mama na przykład nago była prawie cały czas, w sensie nie nago, tylko toples, bo w ogóle w, w Hiszpanii na każdej plaży można było być toples. Tam nie było obowiązku noszenia stroju kąpielowego itd. i tak dalej. Do dzisiaj tak jest, z tego co wiem, w Hiszpanii, że jest bardzo liberalna pod tym kątem. I. Ale ja, ja w ogóle siedziałem w pokoju i ja w ogóle nie mogłem patrzeć w stronę tam, gdzie mama siedzi, nie? To było dla mnie takie, ja pierdolę, nie? Ja się czułem niekomfortowo z tym, a mama mi mówiła, no ale słuchaj, no to jest moje ciało w ogóle i tak dalej, no nie powinienem się czuć niekomfortowo, yy... Coś tam, ale okej, okay, jeżeli chcesz, no to się zakryje, nie? No ale wiesz, no musiałem mi też pozwolić na trochę, wiesz, wolności, jak poszliśmy właśnie na plażę jakąś czy coś. Natomiast mnie to krępowało i ja, ja się wstydziłem. i Miałem takie, taki, o... <laughs> nie wiem, jak nazwać to uczucie inaczej, no ale generalnie tak, u mnie to było dosyć gdzieś tam podejście to do ciała liberalne. Nikt nikogo nie zawstydzał, nikt nikomu nie, nie byliśmy, w sensie nie byłem z rodziny naturystów, nikt z nas nie jeździł na plażę na turystów yy, i tak dalej, yy, ale po prostu, no, były sytuacje, w których, yy, no, ktoś był nago i nikt z tego nie robił wielkiego problemu. Yy, pamiętam z kolei za to, że im, jak zacząłem dojrzewać, to zaczynałem mieć z tym problem, zacząłem się coraz bardziej wstydzić. Może dlatego, że mi chuj nie rósł, nie? I cały czas był taki sam, jak miałem 9 lat i jak miałem 15, nie? Żartuję oczywiście, że urósł człowieku, kurwa. Naganiać jak chuj. Yy. Nie, ale mówię serio teraz, że kiedy zacząłem dojrzewać, kiedy we mnie zaczęły buzować hormony i inne tego typu rzeczy, to ja zacząłem się wstydzić pewnych y, sytuacji. Na przykład kiedyś mama mnie zawsze brała na kolana, jak miałem y, wyjść do szkoły. Y, ona piła sobie, robiła mi kanapki i tak dalej, i mówiła: Chodź, jeszcze usiądź mi na chwilę na kolana. I tak sobie siedzieliśmy, nie wiem, z minutę czy coś, nie? Ja wtedy szedłem, to było zawsze na mnie takie, no trochę nudne, ale rozumiem, mama chce. A potem zacząłem się wstydzić tego, tego kontaktu z mamą. Że to jest jakieś takie dziwne, nie? W tej chwili w ogóle nie miałbym problemu, tylko, tylko wtedy to był moment właśnie takiego dorastania człowieka, że ten wstyd zaczął z niego wychodzić. I pamiętam, doszło do tego momentu, że na przykład ja się wstydziłem totalnie sikać przy kimś. Jeżeli miałem pójść sikać gdzieś na. Wiesz, faceci mają tak, że idą sobie do lasu i idą się wysikać, nie? Do lasu i stoją obok siebie, drzewo i tak dalej, pisuary obok siebie. I, I że teoretycznie powinno się to odbywać bez wstydu. A ja się, kurwa, wstydziłem. Naprawdę, po prostu miałem blokady, ja nie potrafiłem się wysikać. E, czułem, no, tak zwany shy ping, nie? Albo shy pooping. A w ogóle z poopingiem, kurwa, i defekacją, to, to już jest w ogóle inna sprawa, nie? To też jest y, y, coś takiego, że, y, że wstydzisz się, na przykład w miejscu publicznym pójść do toalety. No. Bo i, i, i ta, i ta, ja też miałem kiedyś tak, nie? Ale parę razy kilka biegunek spowodowało, że przestałem się wstydzić tak w chuj, nie? Po prostu czasami, no nie ma kurwa, bata musisz, nie? I tyle. Eee, I ja to, no, może nie dosyć niedawno, ale tak z, dopiero z 10-15 lat temu wyleczyłem się, no z 10 lat temu wyleczyłem się z tego wstydu przed sikaniem na przykład w męskiej toalecie z innymi ludźmi, nie? Bo to nawet nie chodzi o to, że wie, że patrzymy i sobie porównujemy, kto ma jakiś sprzęt, czy coś tam, czy. Tylko po prostu stoisz. I to jest na tyle dla Ciebie takie obce uczucie że ściskać się coś tu w okolicach wy, wy wszyscy którzy macie coś podobnego doskonale wiecie o co mi chodzi. Nie jesteście w stanie oddać kropli moczu. Jest to frustrujące, ale wkurwiające. To nie jest tylko u mężczyzn. Ja wiem, ale ja to, mówię to jak to Tak samo, wiesz, jak ja mam problem z tym, żeby zacząć cikać w miejscu publicznym, bo mnie denerwuje, że ktoś mi stoi pod tymi drzwiami, to, jest to nie go. jest wstyd, Ale to jest taka blokada się tak, po prostu ja, ja, robi. Ja, ja, to nie jest to związane jest wstyd. ze wstydem, nie. To, to u jest mnie. wstyd. To jest wstyd, że wstydzisz się. Ale ja się w ogóle nie wstydzę. Ale ja... to się wywodzi ze wstydu. Okay, no to, moim zdaniem a moim zdaniem. Korzenie nie. tego są, dobra, ale to moje zdanie, więc y, dlatego powiem, y, co o tym sądzę. Korzenie tego sięgają właśnie wstydu, tego wczesnego wstydu, tych około gdzieś tam, no nie wiem, właśnie dojrzewania, około seksualnych rzeczy, że to jest dla ciebie wstydliwe, po prostu obnażyć się gdzieś tam. No zresztą kurwa, gdziekolwiek idziecie na badania, mężczyźni wiedzą, ja mówię teraz o na przykład badaniach USG Yonder czy czegoś. Przecież w tym momencie macie najmniejszego chuja na świecie. Nie, nie da się, kurwa, no nie da się po prostu. Nawet jeżeli lekarz jest super fajny, miły i tak dalej, to ta sytuacja jest na tyle krępująca i wstydliwa dla ludzi, że po prostu wszystko się w tobie obkurcza i się chowa do siebie, nie? I, i ja pamiętam też sytuację, którą miałem kiedyś z moim bratem, jak jechaliśmy. Ja miałem wtedy z 13 albo 14, no z 14 lat, jechaliśmy do Niemiec Bartek miał tam kontrakt tenisowy w Bundeslidze i po drodze zatrzymaliśmy się no, w jakiejś resta w stacji benzynowej, żeby się wysikać. I ja się nie wysikałem, bo obok mnie było dwóch wąsatych kurwa Niemców, nie? I oni tak stali obok mnie przy tym pisuarze i oczywiście nikt nic nie robił, nikt nawet się na mnie nie patrzył, ale się tak wstydziłem, że się nie wysikałem, a chciało mi się sikać okrutnie. I potem poszedłem do tego auta i jechaliśmy jeszcze cztery godziny i ja Bartkowi nie powiedziałem nawet na sekundę, że ja się muszę wysikać, mimo że myślałem, że mi pęcherz pęknie. I uważajcie, w takiej sytuacji może pęknąć pęcherz, więc trzeba uważać, trzeba się wysikiwać. Trzeba się wysikiwać no, dokładnie. Ale to jest, to jest właśnie ten nakryty, y, moim zdaniem, ten y, właśnie nie pierwotny, tylko ten, który ci zostaje z momentu dojrzewania, że w tym są korzenie tego. Ja mam taką teorię po prostu gdzieś. Mm. Nie? nie wiem, czy tak jest naprawdę, tylko no, po prostu ta, tak mi się wydaje, nie? Eee, nie wiem. Nie wiem, nie mam, z tym, nie mam z tym jakiegoś szczególnego problemu. Wiesz, ja, ale no. ja też nie sikam koło kogoś, więc wiesz. Ale zdarza się, że dziewczyny na przykład idą sikać razem. No to jak idę z moją koleżanką, to ja nie mam z tym w ogóle problemu. problemu okay. Znaczy, mam dokładnie ten sam problem bardzo często, jak wtedy, kiedy ktoś mi stoi pod drzwiami. Po hmm. prostu czasem, szczególnie. Yy, kiedy to jest w e, toalecie publicznej, gdzie nie można posadzić dupy na desce, tylko musisz wisieć nad tą deską, no to dochodzi tyle czynników dodatkowych, czyli ta niewygodna pozycja, e, która też ci blokuje mięśnie w jakiś sposób, no to to jest e, bardziej mi się wydaje, że fizjologiczne niż e, związane z wiesz, z wstydem jakimkolwiek. Przynajmniej w moim wypadku e, uważam, że to jest z tym powiązany problem, więc ja bym nie łączyła tego ze wstydem. E, zdecydowanie problem z e, cielesnością na górze to był, to był mój gdzieś to była moja rzecz taka, która bardziej mnie zawsze Ale to się o cielesność i nagość, nie? No, ale nikt mnie nie widzi, bo jestem zamknięta w kabinie. No rozumiem, ale ktoś może słyszeć. To mi w ogóle zwisa i powiewa, że słyszy. No przecież wie po co tam weszłam. No nie weszłam tam postać i, ale wiesz, no, i powąchać kostkę toaletową, ludzi się, nie? Ludzie się wstydzą tego, że na przykład nie są papier toaletowy, bo to znaczy, że o, nie, oj, pewnie strasz. Nigdy się nigdy się nie wstydziłam takich wzorów. E, tak ludzie się wstydzą kupować tampony. Jacyś mężczyźni się wstydzą kupić tampony. Ja tego kurwa nie kumam, nie? E, to dla mnie nigdy nie był powód do wstydu, ale widzisz, ja na przykład, ja miałem kiedyś problemy rzeczywiście z tym, z regularnym oddawaniem stolca, tak to nazwijmy. Ja pierdolę, co to za odcinek jest dzisiaj, przepraszam, ale przepraszam, ale... To jest kwestia wstydu. Ja, nie, ja myślałam, że my pójdziemy zupełnie w innym kierunku. Zaraz dojdziemy do tego, o, poczekaj, no. poczekaj, bo to jest ważne i... Ja na przykład jeżeli byłem gdzieś na obozie jakimś i tak dalej, to ja musiałem pójść do kibla tylko wtedy, kiedy wszyscy poszli sobie akurat na jakieś zajęcia i ja wtedy spierdalam z tych zajęć, żeby być samemu gdzieś w tym kiblu. I pamiętam. Ale ja nie wiem, czy to jest wstyd, ale czy to, to jest był po wstyd. prostu zwierzęta, dobra, ale to zwierzęta w takim razie też się wstydzą? Nie, zwierzę... No tak, wiesz, wiesz, że dla zwierząt defakowanie przy tym, kiedy ty jesteś obok i się na niego gapiesz, jest bardzo niekomfortowe, nie. dlatego kotu się daje y, gdzieś nie, 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 nie jest wysokość. Zamk... Źle, źle przeczytałaś. Nie niekomfortowe, tylko ono wtedy wie, patrzy się na ciebie, bo wie, że jest w tej chwili najbardziej narażone na atak, jest to pierwotny no tak, jest instynkt. Bezbrony, jest bezbronny, więc patrzy się na ciebie, żeby, żebyś temu zaoferował pomoc swoją, po prostu żebyś go pilnował. To jest y, bardzo często z psami. No ja akurat rozmawiałam w temacie kotów y, i koty na przykład bardzo nie lubią. Koty nie, są lubią. Koty nie lubią mieć towarzystwa, y, chcą być same, ch chcą to zakopać, żeby nie było tego widać, wiesz. Y, ja rozumiem, ale więc... koty są inne. Ja tu, ja Może mówię, się wstydzą swojej kupy. Koty, y, koty. nie ja wiem. Tylko Mówię, Napiszcie właściciel kotów, czy wasze koty wstydzą się swojej kupy? Ja po prostu pamiętam. Co to jest za odcinek? Ja po prostu pamiętam, jak jeździłem na obozy właśnie jakieś koszykarskie, miałem takiego kolegę, który przychodził do mnie i mówił, to co, idziemy srać? I on zawsze chciał, żeby ktoś z nim szedł, nie? Bo były dwa kibla obok siebie. Bo sobie z kimś gadał. Tak, i sobie gadał wtedy z kimś, nie? Zresztą miałem gościa w liceum, który jak paliliśmy na przerwie w kiblach, to on mówi, dobra, dobra, to chcę z wami pogadać, a muszę się wysrać, to otwierał drzwi i srał przy nas, paląc jeszcze. Jeszcze powinien mieć w ręce butelkę szamponu, żeby czytać sobie skórę. Nie, ale gadaliśmy sobie. I on miał zero wstydu. I ja go podziwiałem, że on ma zero wstydu nie? Zresztą... Trzeba mieć wzorce do naśladowania, szukać ich. Pozdro, Fafin. W każdym razie, no to, to jest taki wstyd. Dla mnie jest to wstyd. To był wstyd. I dla mnie to były korzenie właśnie wstydu, tego typu rzeczy. Że ja się wstydziłem tego, ale nie dlatego, że ktoś sobie coś o mnie pomyśli. Nie wiem, to był taki irracjonalny trochę wstyd, wiesz? I, i pewnie, no są różne rodzaje wstydu. Jest wstyd, jak się wstydzisz za kogoś, nie? I... Przerabiałam wielokrotnie taki wstyd. Ciekawe, o kim mówisz? <laughs> Akurat pomyślałam o moim dziadku kochanym najbardziej <laughs> okay. na świecie. A to ja, za, ja o tacie, nie? W sumie. No, i dziadek był, był osobą, którą absolutnie kochałam i kocham nadal i którą podziwiam i podziwiam. Dziadka już nie ma. I z dziadkiem się wychowywałam. To był tata mojej mamy i dziadek mnie wychowywał i w ogóle bardzo dużo z nim czasu spędzałam i tak samo bardzo jak go kochałam tak czasem strasznie się wstydziłam przez niego bo mój dziadek, mój dziadek nie miał wstydu mój dziadek nie miał absolutnie Słuchaj, wstydu przeżył wojnę robił miał, różne dziwne tak, rzeczy był kompletnie w wszystko w dupie i y, nikogo, nigdy go nie obchodziło, czy ktoś o nim sobie pomyśli coś, że on coś robi, albo jest dziwnie ubrany, a on się lubił dziwnie. W ogóle mój dziadek był specjalistą odchodzenia po lumpeksach, co jak byłam dzieckiem, już było dla mnie wstydem, na początku, jak byłam mała, bo miałam takie, że Jezu, co sobie ludzie pomyślą, że my jesteśmy biedni, że ten dziadek tak po tym się no chodzi. Właśnie, wstyd z bycia biednym, to jest kolejny. No rzecz, tak, nie. no bo wiesz, y, widziałam, jak wyśmiewają inne dzieci w szkole, ja nie chciałam, żeby mnie wyśmiewali w ten sposób, no bo to jest raczej... Trach, miał na przykład więcej pieniędzy od innych na, czasami. Ale to nawet nie chodziło o to, to chodziło o to, że ja nie chciałam, żeby mi ktoś dokładał kolejnej rzeczy do wyśmiewania. Rozumiesz? To było tak. po prostu, jakby to jest połączone z jakimiś innymi rzeczami. Więc, żeby ktoś nie pomyślał, że ja uważam, że bycie biednym to jest coś wstydliwego. To chodzi o to myślenie, kiedy jest się dzieckiem, że nie chcesz być wyśmiewany z powodu kolejnej rzeczy. Więc dziadek uwielbiał chodzić po lumpeksach. Mój dziadek, no potem się, bo on się dziwnie ubierał, bo, bo miał taką fantazję po prostu, ja sama się teraz dziwnie ubieram i może moje dziecko się za mnie wstydzi Dziele, ale się nazywał Giorgio Armani nie, nie nazywał się Giorgio Armani ale, no mój dziadek lubił chodzić w jakichś kożuchach, futrach w takich jakichś, wiesz no być taki, wciągać uwagę po prostu też tym strojem mhm. więc, też miał w dupie to co sobie ktoś o nim pomyśli właśnie i przynosił mi też stamtąd ubrania. Zresztą zaraził mnie w sumie tym chodzeniem po lumpeksach, bo jak już byłam nastolatką, to już nie odczuwałam wstydu żadnego, tylko widziałam, ile tam można fajnych rzeczy znaleźć. No ale jak byłam dzieckiem, to to, był, to było takie krępujące. No i no, krępujące też było to, że dziadek miał w dupie to, co sobie wszyscy inni pomyślą, więc on nie miał. Problemu z tym, żeby mówić głośno, co myśli, żeby, żeby zwracać ludziom też uwagę na ulicy, jeśli uważają, że zachowują się nie w porządku. Na przykład, jak siedziały dzieciaki takie dzieciaki, nastolatki, na ławkach, także nogi trzymali na ławce, no to ja wiedziałam, e, że ja myślałam, Boże, ściągnijcie te nogi z ławki, bo ja wiem, co się będzie działo. I zawsze mi było głupio. Z jednej strony ja wiedziałam, że on ma rację, a z drugiej <laughs> strony myślałam, Boże, musisz im zwracać uwagę, że jest mi tak głupio, bo idę z tobą i wiem już, że będziesz zwracał komuś uwagę albo krzyczał na kogoś, albo coś robił, więc to było strasznie irytujące. I było mi głupio wielokrotnie, szczególnie jak mi się na przykład któryś z tych chłopaków podobał, co trzymali nogi na tej ławce. No to już w ogóle, o Boże, nie. Myślałam sobie, tylko błagam, nie zwróć im uwagi, nie. No, oczywiście, że zwracał, to było jakby no, jasne, że to zrobi, nie. E, więc to. No i. Em... I w ogóle on miał dużo jakichś takich rzeczy. Zresztą jak rozmawiałam z moją mamą wiele razy, to ona mówi, że miała dokładnie to samo, co ja, w sensie od, jako dziecko, że właśnie te rzeczy ją zawstydzały. Te, te, ta dziadka taka... To wyjebanie totalne w, w to, co sobie ktoś inny pomyśli. Żeby też nie było, że mój dziadek nie robił tak, że robił coś, mając w dupie... Mm, Czyjeś uczucia czy, czy emocje, to nie, nie, zupełnie tak coś, zupeł, nie, 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 zupełnie o coś innego mi chodzi. Bardziej miał gdzieś po prostu takie, no, że się nie krępował zdaniem innych osób, że i, i mówił to, co myśli, i, i robił to co, co, to, co myśli, i chodził ubrany tak, jak mu się podobało, i miał gdzieś wszystko. Nie ja pamiętam, jak mnie mama zawstydziła raz, nie? Ja to mówiłem już kiedyś, a propos odcinka o śmigu się że podjechaliśmy pod blok mojego brata, który mieszkał wtedy w Gwiazdach na Roździeńskiego, 86A. Chyba 86A. I e, stała tam grupa po prostu takich no takich kurwa żuli, nie? Znaczy w sensie żuli. U nas się mówiło żule e, na dresiarzy, nie? Taka grupa dresiarzy po prostu tam stała. I tylko czekali właśnie z jakimiś wiadrami i tak dalej. I polali moją siostrę i moją e, mamę, jak e, wychodzili. I mama... Mama mówi, Maciek, wyciągaj swoją sikawkę i ich popsikaj. A ja miałem takiego banana na wodę. Takiego... <głos> <głos> I to oni wtedy wszyscy wybuchnęli śmiechem, nie? A mi było tak kurwa wstyd. Wtedy mamo za ten czerwony. <noise> nie, bo mnie, nie, bo mnie to śmieszy bardziej ta opowieść o twoim dziadku, który był jak mój tata. Więc mój A jak tata... mi opowiadasz o swoim tacie, to on bardzo mi przypomina no i teraz, mojego i teraz, dziadka. teraz uwaga. No. I to jest dalej, moim zdaniem, sprawdza się moja teoria którą tutaj rzuciłem. Otóż, mój tata mnie mega śmieszył gdzieś do załóżmy 12 roku życia. Śmieszyło mnie w chuj po prostu każda rzecz, którą robił, a później, kiedy zacząłem dojrzewać, kiedy zaczęły się we mnie te hormony uruchamiać, to zaczęło mnie to żenować i zaczęło powodować u mnie wstyd. Jak tata na przykład, ja bałem się kurwa przyprowadzić jakąkolwiek dziewczynę, żeby tata nie rzucił kurwa czegoś, bo tata miał teksty w stylu Sonia, mistrzyni w waleniu konia i na przykład sobie tak żartował, nie? Wymyślał sobie rymy do różnych rzeczy zresztą jak ja też e, później natomiast tata robił e, mówił na przykład mojemu koledze e, jaki e, odwoziliśmy e, odwoził nas wszystkich samochodem mówił, co a ty furguś masz już dziewczynę, czy dalej musisz marszczyć tego Freda <grym się zmarzować> i to było wszyscy się śmiali a ja kurwa siedziałem i moment e, i moim zdaniem no znaczy i tak i tata też bardzo często z paniami ze sklepu. Różne o, ta, flirty, o Boże, mój dziadek to. to takie wszystkie panie w sklepach. Tak wszystkie panie w sklepach. Tutaj, A to Chciałam dojść do historii. Moje ze ulubione to było, jak brał słoik dżemu, odkręcał przy kasie. Brał na palec, tak paluchem wygrzebywał. mówię: e, nie, dobry, i odstawiał, nie przy tej babce. Ono, ale panie, co pan? Nie, no żartuję, Bior. I to było. Tata lubił takie rzeczy robić. I ja myślę, że ja nie będę kurwa gorszy, nie szczerze o, mówiąc. No, bo no, związałem się z dziadkiem własnym. I jestem starszy, tym mam więcej. Takiej właśnie swobody, gdzie sobie myślę, no i chuj, no i co, że o mnie gdzieś tam pomyślą sobie, to niech sobie pomyślą, za chwilę mnie nie będzie, ich nie będzie, nikogo nie będzie. Kononowicz. Mój y, dziadek a propos historii sklepowych, to oczywiście dziadek też podrywał, flirtował w sensie, bo to nie było podrywanie. Ta. To było takie flirtowanie. Taki small talk, tak, absolutnie wszystkie jakieś... panie y, we wszystkich sklepach. Y, co więcej, rzecz, która mnie zawstydza najbardziej z tych wszystkich rzeczy. To było to, że mój dziadek musiał się zawsze targować. To była dla niego absolutna frajda, i on sobie nie wyobrażał, że można wejść do sklepu i się nie targować. Że w każdym sklepie trzeba się było targować. Do tego stopnia, że kiedyś poszedł. Eee, posz pojechał do takiego sklepu w Katowicach, w którym były same futra i korzuchy. Mhm. Sklep taki z bardzo drugimi rzeczami. I on sobie wymyślił, że on chce jakiś tam korzuch i że babci futro kupi. W ogóle to, to była cała awantura potem o to, bo moja, moja babcia była mega oszczędna i ona w ogóle nic by na siebie nie, nie wydawała, bo ona uważa, że ona niczego nie potrzebuje. A mój dziadek, mój dziadek zresztą miał bardzo dobrą emeryturę i on no, nie miał problemów finansowych żadnych. Oni nie, nie, nie zmagali się z tego jakimi problemami, yy, z jakimi wielu starszych, starszych osób na emeryturach się zmaga. Yy, oni sobie bardzo spokojnie żyli. Yy, I dziadek mógł sobie pozwolić na takie wydatki, no, on kupował czasem, no chciał mi kupić na przykład piankę płyt w onurka. No właśnie zaraz <laughs> dojdziemy do tych historii w sklepach. No więc yy, dziadek w tym sklepie z tymi futrami i kożuchami, gdzie no tam ceny jeszcze, nie wiem, no na, na, powiedzmy za 20 tysięcy złotych za coś tam, nie? Tylko no nie dzisiejsze 20 tysięcy złotych. Tak. E, no jakieś e, też nie tamto stare, stare, nie pamiętam, ale to było dużo pieniędzy. W każdym razie e, on do tej babki mówi, że a ja dam tyle. A ona mówi, no ale ale jak pan da tyle, nie? No to kosztuje tyle i tyle. On mówi... Mm, ja dam tyle. Ona winą, no, ale to ja nie mogę panu tego sprzedać. On Proszę się zastanowić, czy pani nie może tego sprzedać. Ja po prostu dam tyle i kupię jeszcze coś tam, nie? I... <noise> I następnego dnia on tam pojechał i kupił to za tyle, za ile chciał, bo mu sklep zszedł i dostał rabat. No po prostu dostał rabat, nie? Okay. Że, że dobra, zgodzili się na sprzedaż w takiej takiej kwocie. No już tu nie wraca. Myślę, że tak. On był strasznie po prostu taki, że jak... On chciał coś kupić w tej cenie, to on kupił w tej cenie i koniec. I on się potrafił licytować i yy, no, dyskutować absolutnie w każdej sytuacji, w każdym miejscu, nawet w takim, że, ci, że mówisz Dziadek, ale nie może na tutaj. No tak samo jak mi Martensy kupował. On, gdyby dziadek szedł do Sejmu, to by wytargował dodatkowe mandaty dla poszczególnych <laughs> posłów. Jest, jest to możliwe. On potrafił. We po prostu z każdym zejść z ceny ze wszystkiego. To było dla mnie ogromnym wstydem zawsze. Ja po prostu płonęłam ze wstydu. Tak samo jak mi Martensy kupował, to też yy, zaczął dyskutować o tej cenie. Sobie myślę, o nie! Przecież jesteśmy w Martensie, w Katowicach, w sensie tam w tym sklepie, który miał martensa i tam mieli jeszcze tak, jakieś inne marki. Tak. Kojarzysz, Który sklep? Dziękuję. Boże, myślę sobie, już tutaj nie wrócę nigdy, bo przecież umrę ze wstydu. Ale najlepsze było to, że ci. Mm, Ci ekspedienci oni zwykle traktowali dziadka właśnie tak bardzo y, miło, bo no on był bardzo był miły w nie, on był tak bardzo miły w trakcie. Jakimś, no to, to, to targowanie się było bardzo miłe z jego strony, tylko mi było wstyd, i że potem nie wrócę w to miejsce y, z tego względu. No i był taki komis w Katowicach, y, nie wiem, czy on tam dalej jest, chyba? Eurokomis się nazywał? Taki nie. ogromny, gigantyczny komis. Nie wiem, nie wiem. Y, i tam było wszystko w tym komisie, yy, absolutnie wszystko, bo tam były i ubrania, i meble, i jakieś rzeczy do domu, i samochody. Tam po prostu było wszystko, ich rowery, yy, jakieś pralki, no, no po prostu wszystko, co sobie wymyśliłaś. Było to podzielone na działy, to było bardzo duże i byliśmy, dziadek uwielbiał tam chodzić. I też kupował pierdoły, które były nikomu do niczego niepotrzebne, yy, ale to była chyba ta jego, to, że on się mógł potargować z tymi no. ludźmi. No i pamiętam, jak kiedyś z nim byłam i to już było po prostu apogeum yy, chęci kupna czegoś. Dziadek yy, próbował mi kupić piankę do... To, to już Nurkowanie, nawet nie tyle targo, targowanie, co yy, piarkę, piankę do nurkowania, yy, globus, który był zrobiony z bursztynu i z i z kryształów. Kurwa, ja bym chciał teraz nie na przykład. Ja taki. Kuter. I, sobie I, i on, oczywiście ja bym działek, dziadek, ale ja nie potrzebuję żadnej z tych trzech rzeczy. Żadnej. Po prostu absolutnie. Bo, ale patrz, zakładasz, żadnej z tych rzeczy. Nakładasz ubierasz tę piankę, zakładasz ten nakładasz ten globus na skuter, bo wtedy GPS nie było, więc po prostu tym globusem po prostu jeździsz. Jedziesz, kurwa, i przez Bałtyk możesz przepływać. I ten. mi było wtedy też, tam tak mi było głupio, że po co on w ogóle z tymi ludźmi gada, nie? I że chodź, Ola, kupimy ci coś tam. No i było właśnie, chodź, Ola, kupimy ci... Ja już się robiłam czerwona jak burek w tym momencie. Więc yy, na szczęście nie kupił mi żadnej z tych rzeczy. Ja też doniosłam babci, że on próbował to kupić, więc po prostu była krótka piłka, nie? No i... <laughs> Oddawaj hajs i to jest moim zdaniem dokładnie to, o czym mówiłem. Wstydzimy się za różne rzeczy, zarówno które są w nas i które są na zewnątrz. Wstydzimy się dlatego, bo dojrzewamy. Po I tak, ma mam no. takie wrażenie, że właśnie dlatego się wstydzimy, bo potem im jesteś starszy, tym bardziej podchodzisz z dystansem do tego wszystkiego i mniej się wstydzisz. Oczywiście ja nie mówię tu o złych występkach, które popełniacie. Popełniamy wszyscy. Nie mówię o złych rzeczach, za które się wstydzisz, gdzie skrzywdzisz kogoś albo zrobisz komuś coś niemiłego i tak dalej, za, za co ci jest wstyd po prostu. Tylko ten pierwotny wstyd, który mamy w sobie, on mi się wydaje, wiadomo, że nie u wszystkich, że u każdego jest inaczej, ale tak generalnie mi się wydaje, że on po prostu z nas wybywa w pewnym momencie, e, że najpierw go nie ma, potem społeczeństwo uczy nas, żeby był. Że musimy się wstydzić, że są normy społeczne, że trzeba to robić tak, że nie można się wymazać głównym, że nie można zrobić czegoś tam, że nie można być biednym, że nie można Podoba być. mi taki... się, że różne rzeczy wymieniasz tylko jako nie można czegoś tam, nie można jakoś tam, nie można coś tam. I jeden przykład. To jest. Nie... No, chodzi mi bardziej. Konkretny przykład. Cho że wiesz, wstydzisz się tego, że nie wiem, że. Pewnie, oczywiście są ludzie, którzy mają jakieś dysfunkcje, czy też dysproporcje w ciele i tak dalej. I tego się też wstydzą, swoich chorób, swoich jakichś ułomności, co jest całkowicie normalne, bo i dzieciaki to wyśmiewają gdzieś tam w pewnym momencie, i dorośli też bardzo często są okrutni. I tylko że wydaje mi się, że później przychodzi to... To większe zrozumienie, koniec końców. Ja jeszcze, kiedy byłam dzieckiem, to odczuwałam skrępowanie, chociaż nigdy rodzice mnie nie zawstydzali, ani nigdy nie było takiej sytuacji, żeby mi zabraniali oglądanie, jak to czasami słyszałam, że niektórzy w domu tak mieli. Eee, scen łóżkowych w filmach. Um, nigdy nikt u mnie z tego powodu nie robił e, niczego. W sensie nikt się nie zachowywał w jakiś bardziej skrępowany sposób, czy nie, nie zaznaczał tego faktu, że właśnie taka scena e, się dzieje. Ale kiedy były takie sceny, to ja, oglądając je z rodzicami, kiedy byłam w, no, w wieku nastoletnim, ja się czułam skrępowana. Natomiast nie, starałam się nie dać po sobie poznać, bo wydawało mi się, że. E, Pokażę wtedy, że jestem niedojrzała, jeżeli, jeżeli pokażę, że, że się tego wstydzę. Więc starałam się nie reagować, ale w środku płonęłam. Ja się nie czułem skrępowany. Ja uważałem wtedy, że jestem dorosły po prostu i mogę sobie oglądać takie rzeczy, bo już oglądałem różne pojebane rzeczy w wieku pięciu lat, sześciu, siedmiu, ośmiu i tak dalej. Widziałem różne, zarówno rzeczy związane z erotyką, jak i z zabijaniem ludzi. Oblicza śmierci, wypożyczanie kaset tego typu. Potem się oczywiście pojawiły te wszystkie strony w stylu rotencom, gdzie każdy to oczywiście oglądał. I ja się tego przy rodzicach nie wstydziłem, jeżeli leciały tego typu sceny. I nie przypominam sobie też, żeby rodzice mi mówili na przykład, że o na to nie mogę patrzeć. No nigdy nie było czegoś takiego, na to nie patrz. Że tego nie możesz oglądać, nie? Oni, bo oni, ja wiedziałem więcej od nich. No dobra, a wstydzisz się na przykład jakiejś muzyki albo filmów, albo czegoś, co kiedyś lubiłeś, a, a teraz sprawdzać. Nie, wstydzisz się, nie wstydzę tak jak mówię, wszystko było w okresie dojrzewania, tak na dobrą sprawę, gdzie w momencie, w którym słuchałeś Jakiejś, nie wiem, mocniejszej muzyki, w którym starałeś się być, nie wiem, metalem, czy tam mocniejszy uliczny rap. To wtedy też na przykład królowało Backstreet Boys i pamiętam, ja bardzo lubiłem piosenkę Everybody. Backstreet Backs. Backstreet's Back, alright. Ale kurwa, to był wstyd, żeby to powiedzieć komukolwiek, nie, więc, więc tak. No to nie, to, to ja bardziej bym tutaj Kelly Family to jest ten wstydliwy. Moment. No, tak, ja się na przykład tego życia. w ogóle teraz nie wstydzę. No, nie? Ale też się nie mam co tego wstydzić. A, co no jeszcze tego typu rzeczy. Tylko mówię, że jest to z tych rzeczy, które musiałabym wyciągnąć jako takie, że, nie, nie, że może nie, nie rozmawiam o tym najchętniej na świecie, że nie jest to rzecz, którą podejmuję od razu w tematach. No to myślę, że byłoby to muzycznie to. I to, że kiedyś bardzo, ale to bardzo, ale to chodziłam wtedy do zerówki czy do pierwszej klasy, lubiłam piosenkę Mydełkowa. Okay. I rodzice mi kiedyś powiedzieli, jak już wiesz, to powiedzieli mi, polo. że to jest DiscoPolo, i ja wtedy miałam takie, jak to? Oni mówią, naprawdę, to jest DiscoPolo. I on ja mówi, o kurde, i od tamtego dnia przestałam tego słuchać. No. Ale jak nie wiedziałam, że to jest DiscoPolo, to słuchałam tego. Ale to jest tak dlatego, bo ci społeczeństwo powiedziało, to jest music shaming. I są jeszcze takie rzeczy jak fat shaming, jak scene shaming, jak kurwa weight shaming. No moi rodzice jak... nie uznawali disco polo, nigdy no nikt tego w domu nie słuchał, no było to uważane za gorszą jest jest muzykę. No to p... shamingowanie. I tak samo jest king shaming. Ale rodzice e... nie powiedzieli mi, oj, nie słuchaj tego, ja, tylko ja, ja to wewnętrznie wiedziałam, Ale że. Ale ja rozumiem. To znaczy, że to że nie jest niedobrze, niedobrze. E, i, i, I tak jak mówię, społeczeństwo wywiera na nas taką gdzieś tam presję. Tak samo właśnie king shaming. Wstydzisz się, nie wiem. Kurwa swojego pociągu seksualnego do, 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 do kogoś. Nie? Przez to y, dlatego tyle osób się nie wyautowało, dlatego bo społeczeństwo mówi, że coś jest złe, albo że coś nie powinno mieć miejsca, albo zaczną ciebie wyśmiewać. Gdzie ja na przykład ty, mi podobały się stopy od nie wiem, kurwa, chyba 7. ósmego roku życia. Gdzieś mniej więcej. 7. ósmy roku życia po prostu stwierdziłem, że mi się po prostu podobają. I ja się wstydziłem powiedzieć o tym komukolwiek chyba do 16. Wstydziłem się w chuj. Wiedziałem, że Tarantino lubi stopy, mój ulubiony reżyser i tak dalej, ale ja się wstydziłem tego, żeby powiedzieć, a już w ogóle, wiesz, dziewczynie to powiedzieć kiedyś jakiejś mojej, to było takie, że ja pierdolę, ona pomyśli pewnie, że jestem jebnięty, nie? I, bo ja nie wiedziałem, jaki to jest procent, odsetek. W tej chwili to już jest takie, stopy to już jest w ogóle mainstream, taki totalny, memy, stópki, stópkarze i tak dalej, gdzie ja byłem jedną z pierwszych osób na świecie. Maciek odkrył stopy. Ale mówię teraz serio, że ja rozumiem normy społeczne, wyznaczanie jakichś norm społecznych. One są potrzebne nam do tego, żeby gdzieś społeczeństwo funkcjonowało i się nie rozpierdoliło na kawałki. Tylko generalnie ono wytwarza w nas wstyd. I ten wstyd odchodzi z nas w pewnym momencie, kiedy zaczniemy siebie bardziej akceptować, kiedy zaczniemy akceptować i swoje tam wady, zalety i tego, jaki jesteśmy i jaki są ludzie do nas. Ale też nas. zrozumienie pewnych, pewnych rzeczy, czy przejście też czasem przez pewne rzeczy yy, pozwala nam pozbyć się tak jak wystranie się y, z kumplem pewnego w, stylu. W obok. albo jak na przykład jedziesz na wakacje i dopada was wszystkich y, klopa faraona, faraona no. i potem masz takie no ja już przy tobie srałem, żegałem, no to co co innego jeszcze tak no. to prawda więc wstyd moim zdaniem jest rzeczą przede wszystkim ukutą w tym dojrzewaniu wtedy on się pojawia, bo my też nie jesteśmy pewni swojego ciała, nie jesteśmy pewni tego, co się z nami dzieje, nie jesteśmy pewni swojej głowy, swojej psychiki. I wtedy on się najbardziej odznacza. I może nam zostać, możemy go zwalczyć, a może z nami zostać gdzieś tam do końca. Wstydzić się należy za chujowe rzeczy, które się komuś zrobiło, a nie za to, jak się sra, czy jakie ktoś ma preferencje dotyczące no różnych rzeczy. Byleby nie krzywdzić innych osób, nie. To jest, to jest takie moje zdanie. Ja, ja się pod nim podpisuję. Yy, tak, i teraz tak się uśmiecham, mam cały czas w głowie obraz mojego dziadka, robiącego różne rzeczy, <gryzny> <gryzny> przez które się w życiu wstydziłam wtedy, a teraz mnie śmieszą, i yy, chciałabym wrócić do któregoś z tych momentów. No, e, ja to rozumiem. Dziękujemy Wam bardzo. To był odcinek o wstydzie. Mam nadzieję, że nie wstydziliście się za nas i słuchaliście tego nie na słuchawkach, tylko w pociągu pełnym ludzi. Do usłyszenia, Pa. Na razie.